Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szweger, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szanowni Państwo, dziś porozmawiamy o zamachu stanu Kaczyńskiego, który sobie szczekuje, dokładniej do obalenia rządu Tuska bez wyborów. Jarosław Kaczyński wydelegował Przemysłowa Wiplera i nie tylko do tego, aby stworzyć rząd. Yy, w dwóch wersjach. PSL, Konfederacja albo sam PSL, e, wspierany głosami Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Tak ma wyglądać ten. Rząd, który po prostu ma zatrzymać przede wszystkim rozliczenia PiSu. To jest najważniejsza rzecz, którą oni sobie postawili za cel, czyli krótko mówiąc skusić Kasiniaka, Kamysza i przede wszystkim psl bo to oni naciskają na szefa. Dostajecie pełnię władzy, macie wszystko, wywalacie sobie lewicy, wywalacie sobie tego, rządzicie sobie sami, macie wszystko, my was popieramy, głosujemy, wywalcie tylko Tusk. To jest... Hmm. Szanowni Państwo, zanim dalej przejdziemy... Zwracamy uwagę, jest Szanowni Państwo, nasza książka w formie e-booka, możecie Państwo ją nabyć, jest pod spodem w linku. Ta jest książka, a jak chcecie w papierze, to jest na stronie capitalbook.com.pl, Podobnie jak Noce z Dudą, które Szanowni Państwo możecie kupić w linku pod spodem, ewentualnie jest, obie te nasze książki są w formie audiobooka. Na stronie mpgo Wracamy do spisku Kaczyńskiego. To już jest otwarta propozycja, która jest stawiana po prostu, e, stawiana jest e, szczególnie... E. Panu kosienkowi tak, tak, znaczy jest publicznie. To znaczy, e, Wipler otrzymał misję od nich. Wipler to jest jeden z najbliższych ludzi w tej chwili Zbigniewa Ziobry e, i tego całego patologicznego układu. Ten facet jest po prostu e, agentem PiS, agentem Solidarnej, Suwerennej Polski w Konfederacji. On jest naciskany, podobnie jak Mencen, sprawami karnymi. On ma sprawę w sądzie w Warszawie, gdzie jest oskarżony o defraudację. Dowody są przygniatające, Państwo możecie się z nimi zapoznać. W artykule Radia Z z 2002 roku Wipler czeka na wyrok. No więc Wipler po prostu protestuje przeciwko zmianom w sądzie prezesów, żeby pisowscy prezesi odeszli. Jeżeli ktoś zastanowi, dlaczego facet, który jest klientem sądu okręgowego, nie chce zmiany prezesa z pisowskiego, a jednocześnie robi łaskę prezesowi po prostu przy każdej okazji. I nie tylko prezesowi, ziobrze też i, i w ogóle wszystkim. No to, to, to dla mnie jest jasne tutaj jego motywacja. Zresztą ja dosyć dobrze znam Przemka. On jest bardzo nieskomplikowanym człowiekiem. E, I e... Teraz tak, no Kośniak-Kamysz jest kuszony, a jednocześnie pisowcy po prostu roztaczają wizję krainy mlekiem miodem płynącej przed jego strukturami, żeby struktury PSL-owskie naciskały na Kośniaka-Kamysza. Dawaj, dawaj, słuchaj, wyrzucimy, będziemy mieli Orlen dla siebie, KW krajem dla siebie, wszystkie agencje dla nas, wszystkie resorty, no dawaj, dawaj, no zróbmy to, zróbmy. Będziesz naszym kandydatem na prezydenta. Przef... No? full wiemy tu. To. Tak. Tak. to jest najważniejsze. Tak. To jest to najważniejsze. Obiecuję, mu, obiecuję mu, obiecuję, Kaczyński obiecuje, że jeżeli by się Kośniak-Kamysz zdecydował na obalenie Tuska, to pis go po prostu wystawi na, na prezydenta. To, to, jest, to jest najważniejszy news z tego, że to jest takie kuszenie tego, że słuchaj, Włodku, wyjdziesz w drugiej turze, w drugiej turze, Polacy chcą konserwatyzmu, konserwatywnych tych, po prostu na pewno wygrasz. No, prawda, Szanowni Państwo, jest taka, że Kosiniak-Kamysz do drugiej tury by nie wszedł nawet z poparciem pis -u. Prawda jest taka, że tutaj wszyscy ci panowie, którzy chcą grać nami bez nas, nie biorą pod uwagę tego, dlaczego 15 października była taka frekwencja, co chcieli Polacy, dlaczego ten plan PiSu, który był, to był dobry plan. I naprawdę tylko frekwencja spowodowała to, że ten plan się nie powiódł, bo oni już mieli wszystko poukładane. Mniej więcej wiedzieli, ilu im może, ilu może im brakować ludzi. Wiedzieli, skąd dokupią, co zrobią, jak to będzie wyglądało, może mi to państwo. Już często tłumaczyli. I później zaczęła się już taka ta gra, taka już taka ratunkowa, wręcz wtedy, kiedy Duda włączył się do tego wszystkiego, nie chciał powołać rządu koalicyjnego. Udawał, że wierzy wtedy, gdy mały, który opowiadał Morawiecki, że on już ma koalicjanta, że zaraz się dogada i że będzie zupełnie inna większość. No wszyscy się śmieją, jaka większość, wiadomo, że nie było wtedy żadnej większości była. I oni wtedy zaczęli to kuszenie. Wtedy nie było jeszcze tych doświadczeń, które są teraz, doświadczenia są różne. Wtedy nawet ta. To scementowanie się trzeciej drogi i ten wynik, który uzyskali, oni uważali, że wpływ Donalda Tuska i wpływ, i wpływ tutaj tych, tych właśnie apeli stosowanych od niego i, i działań, pomoc panu Hołowni podczas debaty. Nie ma znaczenia, że oni sami tutaj potrafili Polaków tak przekonać. Nie, no część częściowo Polacy poszli głosować w ramach takiej, no, platformy ratunkowej. Słuchajcie, bo jeżeli tutaj nie bez przemyśle się drogi, to będzie problem. I to się udało. Oczywiście to się udało. I dla Kaczyńskiego największym w tej chwili problemem jest to, jeżeli. Donald Tusk stosował pokrową zagrywkę i powiedział: No, dobra, chcecie wyborów, to będziecie je mieli. I to, no, to w zasadzie trzyma ich wszystkich za żarza. Tak bym łagodnie powiedział, bo tutaj na tym mają loterię wszyscy. Bo Platforma i tak będzie e, w, te, w tej chwili, po tych działaniach, które jeszcze niewątpliwie zdąży zrobić, czyli umówmy się zaostrzenia kursu i wypełniania obietnic wyborczych. I czego by nie opowiadali pan e, m, Kołownia czy m, inni ludzie, że no Polacy już chcą innego, innej polityki, a nie rozliczeń. Polacy chcą rozliczeń. Polacy chcą rozliczeń. I samo to, że zaczynają się już m, te rozliczenia m, jakoś już tak materializować coraz bardziej, no to od razu rosną punkty w platformie, od razu spada pis, jeżeli a niewątpliwie przed wyborami parę tych rzeczy pójdzie, bo to już, już, już prokuratura no nie ma, nie ma jak pokazywać, że już dalej dalej tych rzeczy nie będzie robiła, niewątpliwie to będzie zapisywane dla koalicji obywatelskiej. Ta reszta dostanie po skórze. I to jest, to jest duży kłopot, bo oni manipulują tym, że Polacy nie chcą rodziczeń. Znaczna większość Polaków chce ich zobaczyć po prostu w więzieniach, bo to banda z ludzi jest. I, i, to, że, i to, że tutaj są te. Pożyteczni idioci w mediach, jeszcze w innych miejscach, gdzie oni chcą zmienić tę narrację, yy, jadą na Melera, łagodnie mówiąc, tak, nie straszcie pisem. To, to jest, szanowni Państwo, to, to jest. Yy, ta argumentacja ta argumentacja nie chwyta. Tusk ma to, gdzie, gdzie może pokazać, że yy, no, dotrzymuje obietnic. Yy, I Największym, największym takim zagrożeniem to jest dla Kaczyńskiego. No bo jeżeli tu rzeczywiście powie, no dobra, to niech będą wybory. Przecież e, dla Kaczyńskiego jest największy problem, że nie będzie już jednego bloku Kaczyńskiego, który pójdzie głosować. U niego się podzielą. Kaczyński będzie miał swoją grupkę, nie wiadomo jaką część, cząstkę tej władzy będzie miał. E, teraz nagle wisi nad nim jednak... Ten problem związany z odebraniem subwencji. Janek ma rację, bo spodziewa się, że w tej chwili temat subwencji zostanie odsuwany, 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 nie będzie ostatecznej, ostatecznego rozstrzygnięcia. Wygląda to niesamowicie słabo. Naprawdę przykro na to patrzeć, w jaki sposób Pis. Yy, no sobie podporządkował część sceny politycznej tych ludzi. Jednak, jednak im więcej i im szybciej będzie działa prokuratura, to Polska się oczyści. Bo to widać w każdym miejscu, szanowni Państwo, jak to, jak to, jak to, funkcjonuje. I Kaczyński na tym atakowaniu i prośbie, żeby pan Kosiniak kamysz zgodził się zostać prezydentem. No dla niego to jest kusząca propozycja. Tylko, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Pamiętajcie, Kaczyński się bije swoją wolność. On da wszystko. On da wszystko, bo jeżeli nie ma Tuska u władzy, nie ma prokuratora, znaczy nie ma pana ministra Bodnara i prokuratora generalnego, no to nie, nie zdążono zrobić jeszcze tych wszystkich reform. Zostało całe CBA, służby są takie, jakie są, nagle wszystko hamuje. Jarosław jest spokojny. Kamiński, Wąsik, Ziobro, oni są spokojni. To oni dadzą wszystko teraz, żeby ktoś, z kogo się naśmiewali, komu robili rozpracowania operacyjne, na kogo teraz już próbują polować, nagle miał dostać to stanowisko, które dla nich jest najbardziej istotne. Wszystko, żeby odsunąć Tuska. Wszystko. I to Jarosław, żeby był młodszy, to to aż Donald Tusk, dobrze, że ma, ale tak powiem, zupełnie ustabilizowane życie prywatne, tak to określę, bo Jarosław był, był, był chyba chyba oszalałby codziennie tam przychodził. Znaczy do, 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 do pana, do pana Kosiniaka szczególnie właśnie przychodził cały czas i mówił, naprawdę kocham cię. Władek to jest moja, moja ostatnia miłość, ostatnia miłość jest pierwsza, także Władek proszę cię, zrób to. Tak, masz wszystko, masz co chcesz. No, rozumiem, że pan y, minister Kosinia-Kamysz, bardzo ważnym jest to, że otrzymał stanowisko y, ministra obrony narodowej. Sprawdza się na tym stanowisku. Y, między innymi o tym się nie mówi, ale te przygotowanie do no, kilkudziesięciu nowych y, zmienienia, w zasadzie przetargów y, tych, który zrobił PiS na sprzęt, y, Pokazanie Pisowi, że no to, to ten argument to można między bajki włożyć, to znaczy, że e, rząd, rząd koalicji 15 października będzie e, blokował powstawanie większej armii. tak no nie, armia armia idzie, rozwija się. No Pokazane jest jeszcze jedno, co jest no, niezwykle przykre to, o czym mówiło się wcześniej, że Macerewicz, tworząc włot taki, jaki stworzył, po pierwsze stworzył nam wielką łudę, że jest kolejny rodzaj sił si, zbrojnych, bo słuchajcie ostatnio pani yy, Lakroże która tutaj. Yy, one się powiedziała parę słów razem z, ze swoim kolegą. Yy, I po prostu tego nie ma. I to jest to, jest to co zrobił Kaczyński i, i, i Macie ma, Macierewicz. I skutecznie rozwala to osiniak Kamerz. Spodziewam się, że Ośniak Kamysz nie ulegnie. No Kaczyński rzucił co Władek, będziesz prezydentem, bo my tutaj zrobimy. Ale Ośniak Kamysz to jest odwrotny polityk. On tak łagodnie wygląda, ale on też ma. On, on, on ma swoje, swoje, szanowni państwo, służby, które dostarczają odpowiednie analizy. No. Po takim zrobieniu społeczeństwa, no ci, którzy piszą niepoprawnie, to tutaj są y, przez samoch, oczywiście przez Cecha, to nikt na Kośiniaka nie zagłosuje, przynajmniej nie tyle osób, które pozwoliłyby mu, żeby te wybory wygrać. I, czyli cnotę stracił, a rubelka nie zarobił, tak jak to, to ulubione zresztą też przysłowie Jarosława Kaczyńskiego. To się nie uda. To się nie uda, tego nie będzie, ale to jest ta ostatnia ofensywa. Bo Jarosław Kaczyński już wie, że wyciąganie ludzi na ulicę to, co on odpowiada jesienią. No, sami państwo widzicie. kogo on może wyciągać i co. Tego nie będzie. Powoli ceny spadają w żywności, to się wszystko jakoś stabilizuje, zaczyna funkcjonować. No już skarbówka sama, sama się ogranicza, mówi, dobra, już my weźcie już, bo jak wy zaczniecie czyścić to, co my mamy, te, te, te wszystkie nasze przywileje, to gdzieś źle, my sami już nie, nie, nie będziemy zagadali na konta, Powoli już to już robić, to, to już pomaga. Niektóre rzeczy idą opornie, ale idą. Jarosław, chcący. Przyspieszonych wyborów? Nie. Jarosław nie chce. Jarosław? on chce zmiany nie, władzy. On trzeba, chce zmiany władzy. Chce. Zmiany władzy bez wyboru. Chce, chce powrotu swoich do telewizji. Dla niego takim fetyszem jest odbicie te telewizji. Aktywizacja swoich w służbach. Ponieważ mówię aktywizacja, dlatego że niestety. Nie, nie wszędzie są. Właśnie. <laughs> Szanowni Państwo, to jest tak, że powiem tak, jak oni nas przeklinają w tym Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, państwo, gdyby słowo mogło zabijać, to byśmy z Tomkiem byli trupami. Ba, gdyby myśl mogła zabijać. Szanowni Państwo, to jest po prostu, jak oni, jak oni po prostu żałują, jak oni sobie, szanowni Państwo, chodzą po jakichś knajpach i po prostu jęczą. Ostatnio na, na Foxa jęczeli. <śmum> więc panowie, weźcie zmieniajcie te knajpy, bo po prostu y, trudno, to nie tak. Ale że... nie w podziemiach normalnie jęczeli na nas. My was, my was, nie śledzimy, tylko dzwonią do nas ludzie i mówią, że po prostu y, no, no, słyszą, no i no, słyszą po prostu takie rzeczy, że no, zastanawiają się, czy nie pójść na najbliższy komisariat policji i nie złożyć doniesienia. E, więc ale to taka dygresja. E, Pan, to jest takie, nie powiem, że ostatnie kusienie Kosiniaka-Kamysza. Ko oni wychodzą z założenia, że oni go wcześniej czy później namówią. Nie namówił go z jednego powodu. Nie byłoby rządu Kosiniaka-Kamysza, byłaby ulica, bo, bo jest ten sam powód, dla którego nie zdecydowano się w 2020 roku obalić PiSu. Wspominaliśmy Państwu, że nawet, nawet mieliśmy w tym swoje łapki umaczane, a może nawet nie łapki, a łokcie w, <laughs> w montowaniu obalenia rządu PiSu i nawet myślałem przed moment, że Tomka zatrzymali z uwagi na ten, na, na zaawansowanie prac wtedy oraz drugi, ale chyba oni się nie zorientowali, co myśmy knuli. No myśmy namawiali po prostu do zawieszenia rządu PiSu i było bardzo, bardzo blisko. Było tych kilku posłów obrotowych od pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ośmiu, tam było około ośmiu posłów. No chcieli rzeczy nierealnych. Nie dało rady wyprowadzić Kaczyńskiego. Ale, 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 ale nie, to, to oni chcieli tak. Oni chcieli podsekretarzy stanu dla siebie. Jakieś tam drobiazgi, ale oprócz tego to oczywiście oni po prostu postulowali, że w momencie, w którym powołujemy właśnie, dlaczego warto to przypomnieć, tą historię, bo premierem tego rządu technicznego miał być Kosiniak Kamsi. I on się zgodził. Tak. Szanowni Państwo, zgodziła się Lewica, zgodziła się Konfederacja, a ja byłem, po, a ja byłem nomenomen posłem do Konfederacji. To znaczy, ja, ja po prostu przekazałem e, propozycję. Części właśnie tej, nazwijmy to, opozycji demokratycznej do Konfederacji, a Konfederacja przy, za moim pośrednictwem przekazała warunki. Więc te warunki brzmiały wycofanie się z lockdownu, i powołanie na wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka lub Roberta Winickiego. Takie brzmiały warunki Konfederacji. Oczywiście, że Konfederacja nie wchodzi do rządu, ale będzie oczywiście. Powiem przy... coś, czego tego bym nie nigdy powiedział. nie powiedział. Już lepiej, żeby był Winicki niż Bosak, teraz naprawdę. Ale to jest. Ja to powiem kiedyś, to jest. To też nie ja Lepiej, sposób. żeby jeden drugi nie był. Ja, ja, ja uważam, że kiedyś warto, żeby ktoś się przyjrzał, w jaki sposób wyrzucono pana Roberta Winickiego z polityki, ponieważ. No wedle mojej wiedzy to nie były kwestie zdrowotne, jak on ogłosił, tylko no, według mojej wiedzy były to po prostu haki. Natomiast, szanowni państwo, e, e, haki, dlatego że Robert Winnicki był przeciwny PiSowi e, w Konfederacji. On się po prostu sprzeciwiał e, temu, żeby PiS zdominował Konfederację, żeby Konfederacja weszła w sojusz z PiSem i dlatego go zniszczono, jego karierę polityczną. Wracając, szanowni państwo, do i umożliwiono wejście Mencena i Wittlera dzięki temu. Tak. Natomiast my tam, szanowni państwo, powiem tak, no staramy się ograniczyć możliwości. i Mamy gdzieś tam jeszcze jakieś ładunki. Prawda nas wyzwoli, trzeba pokazywać prawdę wszystkim, po prostu. Tak, tak. natomiast w, w razie wtedy Konfederacja poparła i wtedy nie doszło do tego przewrotu. Lewica też poparła, Czarzasty też poparł. Wtedy nie doszło do tego przewrotu, bo Platforma nie mogła się zdecydować. Ja powiem Państwu uczciwie, ja nie wiem, czy oni mieli rację, czy nie mieli racji, tego nikt się nie dowie. Było, bo, znaczy oni uważali, że to jest tak egzotyczna koalicja, że to się rozwali po prostu. I że będzie to bardzo słaba większość, nie mająca kompletnie y, stabilnego oparcia w ludziach. I oni po prostu powiedzieli, że to się skończy. W, klęską na, podczas przyspieszonych wyborów, że Jarosław Kaczyński po prostu. Ludzi pogriżej z jej. Ale znaczy on nie, on że on będzie po prostu chodził i opowiadał, że nie stracił w, w, władzy w wyniku wyborów i decyzji Polaków, tylko że Polaków oszukano, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało demokratyczne wybory, miało samodzielną władzę, ale jacyś tam kolesie się spiszał. I że w ogóle powie, że, że, że władzę nie stracił, i będzie chciał używać tutaj środków siłowych, żeby władzę trzymać. Niezwykle ciekawe koncepcje. Teraz Jarosław musi używać no, różnych rzeczy, żeby trzymać zupełnie no, inne rzeczy, bo to, no, naprawdę to już nie władzę, ale to już hmm, pewnie do Jarycy albo na inny, na inny program. I teraz, szanowni państwo, hmm, czekamy, bo niezwykle istotnym będzie to, co teraz powie PKW. No, to jest bardzo ważne, ale istotne, wiecie Państwo dlaczego, bo najśmieszniejsze że jest to, że im się wydaje, że jeżeli teraz jeszcze zastraszają skutecznie, bo zastraszają e, członków PKW, to to jest na długo. Nie, to jest, y, powiem tak, y, naprawdę, tak patrząc długofalowo, lepiej by było dla części ludzi z PiSu, żeby PKW było no, bezstronne i zrobiło tak, jak w przypadku y, PSL-u, czy w przypadku nowoczesnej. A jeżeli tutaj się pokaże jeszcze, że mają takie wpływy i że mogą tak y, manipulować państwem, wiecie, to y, pokazują y, tej części, z którą no, ja się utożsamiam, Janek się utożsamia, y, że no, y, czasu już nie ma. Trzeba... Y, działać szybko i trzeba no, już tę zabawę e, zakończyć. I wiecie Państwo, czy PiS straci teraz subwencje, czy nie? To jest tylko, mm, wpłynie na determinację, na determinację e, do tego, żeby rozliczyć PiS ludzi z koalicji 15 października, tej części takiej, która czuje siłę. I rozumie, w jaki sposób tych ludzi u siebie przy sobie utrzymać. Mam naprawdę w nosie to co, i, i, i też powiedzieć, co, co oni opowiadają, że żyjemy zemstą. Nie najpierw trzeba wyczyścić, a później można malować i, i sprzątać. Przecież jeżeli macie gdzieś coś brudnego, to najpierw musicie wyczyścić. Później możecie robić, później możecie robić kolejny remont i yy, budowanie. Na brudnym nie wybudujecie. No, to jest takie niezwykłe proty. Teraz trzeba wyczyścić. I pieprzcie sobie, co chcecie. E, mówcie, że jesteśmy jakimiś tutaj talibami, bo my tylko żyjemy, rządzą w zamianie. Nie, my jesteśmy pragmatyczni. Najgorsi są i takim trzeba zastrzelić. I to, to jest oczywiście tylko taka metafora. Czy metafora, nie metafora? To coś, coś trzeba zrobić <laughs> natomiast. Trzeba zrobić prawda? Tak. <laughs> Szanowni Państwo, Władysław Kosiniak-Kamysz jest w tej chwili wkuszony. Natomiast on też ma, jest, ma jakieś otoczenie, ma jakichś ludzi. To, że tam jakieś tam doły partyjne naciskają, to jest jedno. Natomiast te doły pamiętają, większość tych dołów, pamiętają, co robił PiS z psl PiS mógł pójść na wychowanie sobie PSL-u, na koalicjanta w 2019 roku. Po prostu mogli ich dopuścić. Bośniak nie traci szansy w przyszłości na bycie prezydentem. Przecież Teraz może stracić. Teraz może stracić. czy znaczy znaczy prawda jest taka, że jego wystawienie jego przez PIS jest po prostu kończy jego karierę polityczną? Tak, dlatego, że w ogóle, znaczy jego nie kupił w ogóle elektorat Pisu. Co jest taka opowieść? Zresztą moim zdaniem oni by go nie wystawili. Powiecie Państwo, to jest taka cała historia. Teraz by go wystawili, nie, Tomku, moim zdaniem bym O oh, nie, oni by go obiecali, obiecali, a potem jakby doszło co do czego, to by go nie wystawili. I Co on zrobił? Zamięcz Kaczyński, nie problemu żadnego. Luxury, i co on wtedy zrobi? Szanowni Państwo, bo to jest trochę taka historia, nie, w której Jarosław Kaczyński, on, on sam nie rozumie, bo to jest takie, wiecie państwo. Nie, to jest tak, że ludzie, którzy padają ofiarą oszustów, często niestety mają sobie sami coś z oszustów. Ja, ja powiem Państwu, ja pamiętam, zapamiętałem, to jest przykra sprawa, ale ludzie, którzy wiedzą naprawdę, że pieniądze pochodzą z ciężkiej pracy, nie są, nie są w stanie się dać oszukać. Ja pamiętam taką jedną z pierwszych, na początku lat 90., taką pierwszą masową próbę oszukiwania ludzi w postaci Kup garki za 3 miliony, bo wygrałeś właśnie Mercedesę. Jak kupisz te garki za 3 miliony, to my ci wyślemy kluczyki. I pamiętam dwóch yy, mężczyzn w mojej rodzinie, czyli mojego dziadka, rocznik 1907 i mojego ojca, rocznik 1937, którzy obaj zareagowali w ten sposób, że koszta śmieć. Więc ja tam, ale dlaczego Mercedesa? nikt nikomu nie daje samochodów za darem, Po no prostu Zwłaszcza mnie. proste naprawdę. No tak. Po prostu koniec, koniec, koniec. Nie zastanawiaj się nad tym dłużej, zostaw już. Tak. I to jest, ale teraz wracamy co to ma wspólnego z tym. To jest tak, że moment, w którym Kośniak kamysz wszedłby z nimi do łóżka, mhm. To jest taki moment, Torek zna takie momenty, bo wiecie Państwo, jeżeli szczególnie służba werbuje ludzi o wątpliwej moralności. Mm. W tej fazie zalotów to jesteś Git, jesteś chłop, jesteś swój człowiek, klepiemy po ramieniu, płacimy, opowiadamy, bratamy się, ale jest taki moment, w którym trzeba ustawić pracę. I to jest ten moment, w którym następuje konfrontacja, w którym kumpel, bratłata, sponsor znika i przychodzi szef i mówi: Dobrze, i co teraz zrobisz? No i gdzie się teraz? Nie ma dobry zły, tylko nagle ten sam jest dobry zły. Tak nie, to jest taka. I nagle I on, I on mówi, po prostu on mówi, tak, a gdzie gdzie pójdziesz się poskarżyć? Co opowiesz? O tym, że mi wynosiłeś informacje ściśle tajne, tak? Sam się przyznasz? No więc co teraz, ten kosienia jakby wszedł w ten deseń zakładając, żeby w ogóle Szanowni Państwo był w stanie dojść do pracy następnego dnia, żeby mu tam tłumy ludzi go po prostu nie, nie zlinczowały, to potem przychodzi Mama, Teraz słowa... Ale potem by przyszedł do Jarosława. Nie jest ufanie społeczne. Ale potem by przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego. No to gdzie, gdzie jest to moja nominacja? No, nie wiesz, Władku, to... Tutaj... Sprawy się skomplikowały. skomplikowały wie. to, wiesz. Ja <grym> chciałem, a ja bardzo chciałem, ale, ale niestety yy, sam rozumiesz, no, 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 no doły się buntują, No ale słuchaj, ja będę o ciebie walczył. Wiesz, słuchaj, nie jest jeszcze stracone. Sprawa to... To jest otwarta. Sprawa jest otwarta. I potem najpierw no będzie Magierowski, tam cholera jeszcze... Nie, Magierowski nie, byłeś, nie ma żadnych jest, szans. Magier... Nie, Magier... nie, nie, teraz, Magierowski... teraz raczej... Nie, Magierowski nigdy nie miał szans. Znaczy, to jest facet, ja, ja ci mówiłem, ja go znam, tak widziałem go osobiście, widziałem jak on funkcjonuje. To powiem tak, Radosław Sikorski lata, lata temu, w najgorszych swoich latach, bo to takich, mówimy o politykach, którzy nas zajmują... A Magierowski rozgrywa swoją grę, posłuchajcie. Nie, ale chodzi o to, że... Posłuchaj, bo to jest tak, że są ludzie, którzy będąc polityce, żeby wygrać wybory prezydenckie Trzeba być po pierwsze populistą, po drugie, nie wolno mieć takiego naturalnego poczucia wyższości. Powiem Państwu, że widzę u Radosława Sikorskiego w ciągu ostatnich 10 lat wyraźny, wyraźną poprawę. To znaczy, wyraźne takie zejście. Znaczy, to jest tak, że niektórym ludziom z, z pokorą nie jest do twarzy, ale jak widzę, że wsiadł no, na rower, chłop, i, i jeździ teraz, i stara się i stara się. To jest dobry kierunek, panie ministrze. To jest bardzo dobry kierunek. A ja no za... humor żartuje, nie, 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 ale to jest żarty przecież żarty na swój temat przyjmuje niezwykle spokojnie, śmieje nie, się. On, on jest, on, on pod tym kątem tego, a Szanowni Państwo, tu chodzi o to, że ludzie... T, ta, ta demokracja jest taka, że niestety trzeba sobie trochę popluskać do disco polo, a przynajmniej nie mieć odruchów, że jak się słyszy tam przez twoje oczy zielone, zielone, to, 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 to trzeba... Aczyski ma cały czas te odruchy, zwróćcie Państwo uwagę i na tych spotkaniach on nienawidził tych ludzi, dlatego jego, dlatego jego, jego chowają. Tak. Tego jego na wybory chowają. Pamiętajcie, że Jarosław Kaczyński jako Jarosław... Nie Kaczyński... chciał słuchać, żeby oni mu się przedstawiali ci ludzie. Pamiętacie Państwo, mówią, że. Nie, bo, będzie, bo nie można, bo wszyscy mówią swoją historię. A to jest. Po co? On nie chce słuchać tych historii ludzi. Ludzie go denerwują. Po co mu te pytania? Pytania są mu zbędne. On po prostu już sam wie, co powiedzieć. <laughs> to jest tak. A ludzi nie chce słuchać. To jest, to. <laughs> tu jest... A tutaj jest inaczej. Panie ten plan ten plan jeszcze, jeszcze że tak powiem, zanim się zaczął, to już się skończył. No, nie spodziewam się, żeby, żeby to się udało, tak samo jak z tym, że Pan wyprowadzi jakieś tutaj wielkie tabuny ludzi na ulicę. Pan to już sobie zniszczył wtedy, kiedy Pan pokazał, że Pan zrobi Korpus Ochrony Wyborów. No i... I, I widział pan, jaki był korpus ochrony wyborów, jak dał radę. Pan, pan tylko umiał obiecywać, mówić i tak. Natomiast wykonać. Mimo tego, że miał pan wszystko. Kaczyński miał. Pamiętajcie, Kaczyński kiedyś miał wszystko, a zrobił tak mało. Dał, dał nakraść. Teraz ma mało i chce zrobić jeszcze więcej. Nie no. W każdym razie yy, chodzi o to, że Jarosław Kaczyński po pierwsze jest niewiarygodnym partnerem. Jeżeli popatrzycie na lata współpracy, to wszystkie ugrupowania, które zakończy, rozpoczęły współpracę z Jarosławem Kaczyńskim ginęły. Modliszka. Tak, to jest tak, to jest modliszka. to jest Szanowni Państwo, zacznijmy od pierwszego, czyli samoobrony. Samoobrony już nie ma. Drugi, koalicjant, Liga Polskich rodzin, Już go nie ma. Trzeci koalicjant, porozumienie Jarosława Gowinę. już go nie ma. Mogę powiedzieć że więcej, Solidarnej Polski też już nie ma. No, suwerenna jakoś tam jeszcze sobie dycha. Natomiast ktoś powie, że to suwerenno to nie wykańcza Jarosław. Szanowni Państwo, no mierz siły na zamiary. Najpierw, najpierw poszedł do piachu Gowin, a potem Zbyszek. No ta, ta relacja ich zresztą jest dużo bardziej skomplikowana niż była Gowina z... Kaczyńskim tak. i, i nie, ale... jest wolny kuki ze swoim honorem, ze swoim charyzmem pożarty, ze swoim... Tak, pożarty, pożarty, szanowni państwo, pożarty kukis. To też jest. To też jest, szanowni państwo, dobre to jest dobre to którą to Tomek powiedział, że ten, że ten związek, który był takim związkiem na kocioł łapę przecież, Szanowni Państwo, czyli Jarosław się nie wprowadzał do Kukiza, Kukis się nie wprowadzał do Jarosława, ale oni tam tylko co jakiś czas się spotykali pośpiewać wspólnie piosenki. Przy okazji dementujemy, w tym wypadku nie, nie insynuujemy żadnego romansu. Pan Paweł Kukiz... Nie, nie, tu nic nie było. Paweł Kukiz zakochał się w prezesie platonicznie. To jest najbardziej zabawne w tym wszystkim. Jarosław zresztą uważał... Paczyński żeby... go podpuszczał, że, że Kukiz jest dopuszczony do tajnych spraw. i A mam... Polską razem z Jarosławem. No, po no to jeszcze mówił mu o tym, że, że może, że wiesz, Pawełku, ja tak słyszałem, że on mu nawalił, że wiesz, ja w końcu będę musiał odejść. No ty dla mnie to jesteś, przy mnie jesteś młodym człowiekiem. Wiesz, ja ten i ktoś będzie musiał po mnie to wszystko odziedziczyć. To jest ten moment, w którym to ty będziesz po prostu to wziąć i po prostu pozbierać po mnie. I to jest, wiecie Państwo, to jest, to jest najbardziej zabawne w tym, no. Czyszka myśli, że nigdy nie umrze, tak naprawdę gdzieś tak. Czy to jest trochę on, tak? No, on już miał plany, pamiętasz, na trzy kadencje co najmniej, a później przestanie być prezesem PiSu, to już opowiadał to i ludzie, no powinni sobie, sobie to przypomnieć i potraktować to poważnie, szczególnie ludzie z PiSu. A mam nadzieję, że teraz sobie jakoś wracają do tego, bo on... Wtedy pokazał prawdziwą twarz, co chce zrobić. Jedno jest ważne i, i z tego się cieszę. Kosiniak ma sukcesy w armii. Kosiniak. Mimo tego, że, że tutaj uważano, że Kosiniak nie da rady w wojsku, daje radę. A trzeba uczciwie powiedzieć, że naprawienie pobłaszczaku nie jest łatwe. Ale jest to taka robota, gdzie widać, widać radykalną różnicę, prawda? Bo, bo, bo tak, jak właśnie rządził, to sami Państwo widzicie, co się działo. I panu Kosiniakowi się to udaje. I zamienić to, że buduje sobie jednak to doświadczenie, tą charyzmę i to wszystko na to, że nagle Jarek coś obieca, a Rzadko spełnia, że nie spełni, nie da rad. Nie da rad. I z tego się bardzo cieszę. No właśnie, szanowni państwo, podsumowując, yy, wielkie kusienie Kosiniaka-Kamysza. Czy my uważamy, że Jarosław Kaczyński ma jakiekolwiek szanse na sukces? Ma zerowe, szanowni państwo. Mówi się, że zera nie ma w polityce, natomiast yy, szanowni państwo, to jest trochę tak, jak ktoś by spytał się czy my mamy szansę, czy Jarosław Kaczyński ma szansę na nas skupić? Czy Jarosław Kaczyński ma szansę się dogadać? Bo Jarosław Kaczyński zadał to pytanie ostatnio pewnej osobie. Czy jest jakaś szansa, że można, że ktoś może nas wyłączyć, dogadać się? Po prostu i tego, no, Panie Jarosławie, no, szanse są zerowe. Jak dlaczego to zrobić? Czy znaczy, to pan weźmie, tak na szczerą rozmowę, Bąsika, bo Kamiński to przez większość czasu sy, sy, spał, więc y, może nie wiedzieć. I pan mu powie, żeby tak uczciwie powiedział, co on zrobił mnie i Tomkowi, poza tym co pan wie. To pan zrozumie, y, już tam powinnam kwestie polskiej demokracji, praworządności i, i, i tym podobne rzeczy. To są, jakby to powiedzieć, rachunki krzywd, które można by wyrównać tylko w jeden sposób. Tutaj obca dłoń nie przekreśli. Tak? Nie, to jest tak, że do więzienia, to wiecie. Jak tak. za, to, za to ktoś musi zapłacić, za to, co oni robili. Tak, rzeczywiście, że podnosząc skroń, staną już i bagnet na broń, ale ten bagnet kupuje Was bezpośrednio w dupy. Zobaczycie. Dokładnie. Tak. Nie, no, nie wiem, co może, może, może koło, może koło. Koło, o, o, koło, może, koło tak. może koło. Szanowni Państwo, prezydent Ignacy Mościcki miał 100 służących i 30 aut. To jest mój tekst, naprawdę warto się poczytać w jakiś sposób. O, zarabiał 9 milionów złotych rocznie w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Wyobrażacie to sobie? A państwo było kilka razy biedniejsze. To wyobrażacie sobie, co by dzisiaj była z awantura, gdyby jakiś polityk przyznał sobie 9 milionów złotych rocznie pensji? A taka pensja on miał, facet miał 80 par lat temu, w sytuacji, w której. Analfabetów było mu po prostu. Ale nie, w której po prostu byliśmy gigantycznie biednym krajem, w którym tak. średnia zarobków. W przeliczeniu na materna, kasę dzisiejszej, dzisiejszą nabywczą była typowo 600-700 złotych. Tyle ludzie zarabiali. Wyobraźcie sobie, musieli, musieli żyć z tego. Historia, wiecie państwo, było tak, że na przykład dzieci chodziły do szkoły na zmianę, do szkoły na przykład czteroklasowej, była na przykład jedna para butów na kilkoro dzieci, które wracały, przychodziły i zmieniały się po prostu z tym obuwiem. Historia bez cenzury, szanowni państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tu jest też jeszcze zresztą mój falieton o dobrym rosyjskim carze. Kim był Aleksander I? Człowiek, który wskrzesił Polskę. E, I e, no, szanowni państwo, e, no, no, i tyle. E, kim, był, kim był, jaki miał plan wobec Polski. E, historia ekspert. To jest kolejny materiał, Szanowni Państwo, i uwaga. E e Kamiński, macie Państwo, jak wspominałem, materiał e-booka, możecie kupić pod spodem, strona ka kapitolbook.com.pl. Ka na tej stronie możecie też Państwo kupić Noce z Dudą z wysyłką na zagranicę, a z wysyłką na Polskę Hognot. E kupić. W książce o Kamińskim macie Państwo... Oryginalne dokumenty współpracy Kamińskiego ze służbą bezpieczeństwa, jego zeznania i dokumenty z IPN-u, które chci, chciano ukryć. To, to jest to, gdzie ci polityczni idioci albo oni usiłują w różnych mediach zaprzeczać temu. Wystarczy tylko spojrzeć do tej książki. Jedno jest pewne, bo Kamiński niewątpliwie jego ludzie zrobili skuteczną e, akcję do tego, żeby nasza książka była na e, marginesie, to prawda. Żeby, żeby, żeby jak, jak, jak najmniej ludzi mogło się do niej odnieść. Ale my to zmienimy teraz. E, panie Jarosławie, Panno Jaryco, czy, czy jeszcze Janku, chciałeś powiedzieć o czymś? Nie, już nie. Panie Jarosławie, panno Jaryco o 17, po 1730. pan, nie wolno się podpalać do wszystkich informacji, jeżeli Pan dokładnie ich nie sprawdzi. Pan, ja stary wyga i teraz już tak się na chwilę ucieszyłem, spojrzałem, bo przeczytałem tytuł w fakcie. Terlecki wydał oświadczenie, postanowił się pożegnać. I ja mówię, no, to w związku ze sprawą pani Nowak. I Terlecki już też nie wytrzymał i, i, i się żegna, no bo tam jednak kłopot, no. Wie Pan, no, wszyscy zaczęli klaskać, to to, co wy zrobili, mianować panią Nowak tutaj w tych strukturach y, małopolskich. Rewelacja, bardzo, że coraz więcej decyzji. Ja też, ja też, ja też to, to zdanie podzielam. Ale nie, niestety Terlecki, no i oczywiście żeście nakłamali, bo to nie Terlecki pozwolił im się pożegnać, tylko y, Tyleskich pożegnano. Bo tak, Ryszard Telecki 74 lata umieścił w sieci pis, którym zakończył zaskoczył swoich sympatyków. Poinformował o zakończeniu współpracy z dziennikiem polskim. To nie on zakończył współpracę. Dziennik Polski z nim zakończył współpracę. Nowe władze uznały, że za dobra różnorodności, opinii, moje teksty przestaną być drukowane. No to, kto, <śla> Państwo, widzicie państwo, dwa zdania i, i sprzeczność. Y panie. Y to z panem zakończono współpracę, a nie pan to zakończył. Ale może, może, może pan w końcu zrobi nam przyjemność, i przecież pan, pan jeszcze ma tyle innych zadań do wykonania. Może w końcu zająć się uczuciami. Może pan zakończy rzeczywiście. To, to tutaj być przy Jarosławie Kaczyńskim i zająć się swoimi sprawami. To by była dobra decyzja. No bo może tak być, że. W stosunku do pana, to ja nie wiem, raczej, raczej nie ma tych rzeczy, y, które mogłyby pana, ja przynajmniej się spotkałem, które mogłyby pana zaprowadzić na owo oskarżenie. Tego tak, no nie ma. Ale no, siłą rzeczy ta wasza męska przyjaźń z Jarosławem może być przerywana, bo y, pan Kaczyński po prostu trafi do więzienia. Do więzienia, panie Kaczyński. Do A my mówimy do zobaczenia.